To wszystko chyba grasuje, co? Albo szczury. No przez. Muszę założyć okulary, bo chyba nie wyglądam najlepiej. I to nie dlatego, że taki się urodziłem, tylko jestem trochę zmęczony po wczorajszej nocy. Czas się ogarnąć. Nie jest źle. Idziemy na śniadanie. Ja i Dorota, której na razie tutaj nie ma, ale idę odebrać, bo poszło do kościoła. Idziemy na śniadanie. Tęskno nam trochę do amerykańskiej wycieczki, którą odbyliśmy jakiś czas temu, dlatego idziemy na amerykańskie śniadanie, czyli pancake'i, bacon. Jednocześnie spotkać się ze znajomymi, z tymi samymi znajomymi, z którymi kończyliśmy wczorajszy dzień, z tymi samymi znajomymi, których widujemy codziennie. Pytanie, jesteśmy z pieskiem. Czy można tutaj wejść z pieskiem? Jak duży pies jest? Bokser. To niestety, bo nie musiał zostać za odrodzenie. To znaczy? Po drugiej stronie płotku, na teren nawet ogródka niestety nie możemy zaprosić psa. Oficjalnie Jeff się nie pozwalają nam wejść z psem. To za głupota. Za idiotyzm. To, że nie mogę wejść z psem. Jeszcze pani się zapytała, czy jak dużej wielkości jest pies. A jakby był mały, to mógł go wpuścić? Kurwa, mamy takie dyskryminowanie, no. Pies nie ma w sobie więcej bakterii niż inny człowiek. Ale więc nie wiem z jakiego... rozdrabiać między stołami, no. Mały piesek może zwiedzić innego langa, innego głaska. Jestem teraz głodny, no, zły. No to jest takie miejsce, możemy zajrzeć. Poszliśmy do Lolka. Lolek rządzi. Przynajmniej można z psem przyjść i dobrze zjeść. Dostaliśmy takie znaczniki, nie trzeba chodzić się pytać, czy jedzenie jest już gotowe. To będzie zacznie świecić podobno. Ha! To twoje? No moje. No idę. Telefon, którego nie można odebrać. No dobra. O, ma tą kawę. Ja muszę jeszcze czekać. To zrób tą kawę, jakby była ze złotem. Zrób tą kawę, a ja ją potem zrebatuję i znajdźcie mi właściciela tej zupy, bo ona tu już stoi. I pan był taki bardzo przejęty swoim zadaniem w tym klubie, ale niestety nie był najwyraźniej decyzyjny, tak jak i wszyscy tutaj. Dostałam 3 dżemy do jajek sezonu. No super. Thumbs up. No, i dostałam też bekon. Dużo jedzenia. I zamówiła sobie jajka sadzone. To mi się teraz bardzo zdenerwowała, a nie jem mięsa, tylko ciesz się, że... Jeee! No i obślizgły tłusty bekon jeszcze. Bekon będzie dla mnie. Co? No bo dostajesz tak dużo tych rzeczy, że teraz się nie mogę w niczym ogarnąć. Na śniadanie? Zdrowe, pożywne. Zdrowe, pożywne. Bigos? Kiełba. Będę szamował. Bardzo fajne rozwiązanie. Punkt dla lotu. Nowy na ciebie. Boli, boli, boli.
jest z marmuru. Niczym u Wajdy. Nie, nie zwraca na niego uwagi zupełnie. Łapa. Ali, łapa. To ty sami. Tak samo niewychowanie. Czekając na Dorotkę, kiedy przyjdzie ze swoim jedzeniem, zacząłem przeglądać komentarze. W końcu zaczęli się do mnie pisać. Dziękuję wam. Będę starał się teraz odpisywać, ale na telefonie. Ale nie. Najpierw korzystam z czasu tylko z żoną. Mogę zacząć jeść, bo one będą zimne. Jedz. Proszę, proszę, proszę.